Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrun 3.0. Przypominam, że w środę 21 czerwca o 19 będzie darmowy trening, na którym będziemy opowiadać razem z Pawłem Kukułą o silnikach szachowych oraz ludzkiej intuicji, dlaczego ta intuicja jest ważna, jeżeli gramy z silnikiem lub też analizujemy partię z silnikiem. Przypominam, że w Speedrunie 3.0 zaczynałem z rankingu 1000, przeciwnik 2260, E4 zagrajmy sobie E5. A wracając jeszcze do webinaru w środę 21, to pragnę powiedzieć, że też będziemy opowiadać o szachowym ekspercie. Bardzo poważny projekt. Dobrze, tutaj moi drodzy, skoczek na F3. Czyli troszeczkę do gambitu szkockiego chcę przeciwnik przejść. Wydaje mi się, że zagram posunięcie D5, tak żeby mieć już swobodne gońce, szczególnie gońca C8, czyli walka o centrum od razu. No i po prostu zbiję hetmanem tego pionka na D5. Wydaje mi się, że tu nie powinienem mieć żadnych problemów. Oczywiście skoczek zbił. No i teraz tak, skoczek będzie groził takim ruchem. No skoczek F6 się zawsze przyda. Od razu bronimy sobie hetmana. Pozycja jest bardzo symetryczna, jeżeli chodzi o rozwój. Nie rozwój, tylko przepraszam, o pionki. Ale goniec E7. Hetman dał za szybko szacha według mnie. Skoczek na B5. Jest opcja taka. Okej, teraz tak, mogę zrobić roszadę, jeżeli on zbije, to mam szacha i biorę skoczka, a jeżeli on zbije mi na E7, to tutaj i zdobywam hetmana. Szybka roszada nie jest zła. Oczywiście, jak on mnie przepędzi skoczkiem, to po prostu wracam sobie hetmanem na D8 i też wszystko działa dobrze. W tej sytuacji zawsze mogę się zasłonić skoczkiem na D7, jeżeli wejdzie wieża. Jest goniec na F4, jest to na pewno posunięcie, które może mi nieco przeszkadzać, ale chyba skoczek A6, bronimy pionka, jeżeli wieża D1, to zawsze mam goniec D7 i też figury będą w grze. Wydaje mi się, że trzeba zagrać posunięcie C6, taki ruch jest praktycznie obowiązkowy i wieża na E8, żeby mieć tutaj opcję rentgena na przeciwnika. Długa roszada może nastąpić, no właśnie. Więc tutaj będę musiał zastosować teraz jakieś inne posunięcie. Dobra, teraz niech ja się zastanowię. Hetman A5 wygląda dobrze. Tutaj skoczek na B3. No i teraz tak, tutaj jest bronione. Ale jak on mi zbije, nie będę mógł zbić końcem. W sumie to ciekawe. Może goniec D6. A może po prostu... Aha, bo ja muszę bronić wieży. Dobra. Może tak, ale on wtedy skoczkiem na F5. Bardzo będzie mnie kusiło bicie. No to już tak wychodzę sobie bardzo daleko. Na pewno niepoprawnie do końca. Okej, mam małą zagwozdkę, przyznam się szczerze. Przeciwnik jakoś tak fajnie sobie tutaj to wszystko porozwiązywał. Jeszcze się zastanawiam nad hetmanem. Jeżeli on mi zbije, ja zbiję pionkiem. Będę miał hetman G5 szach. Nie, no to nie będzie wyglądało chyba zbyt dobrze. Czyżbym tutaj sobie narobił małych kłopotów? Może w ogóle skoczek na D7, ale nie no. On skoczek F5 zagra. Nie będzie mi się to podobało za bardzo. Ale wtedy może taki ruch. Dobra. Spróbujemy go zaskoczyć. Jest defensywa. W tym momencie jest defensywa spora. O! A jednak zagrał inaczej, zobaczcie. No to w takim układzie myślę, że zdrowym ruchem będzie goniec F6. Po prostu z atakiem. Gość chyba trochę za szybko zagrał, mam nadzieję. No i tutaj chyba G6 trzeba wrzucić, żeby nie było żadnych wjazdów. Skoczkiem też na F5. Dobra, jest hetman. Wydaje mi się, że teraz coś w tym stylu trzeba zagrać. Tak też zrobimy. Hetman A5, schodzimy z tego rentgena. To jest dosyć istotne. Grozimy jakimś takim ruchem typu skoczek E5. No właśnie, zobaczcie, jak on szybko gra. Skoczek E5. Bardzo mi to pasuje, bo jeżeli jest wymiana, to ja wybiję, będę miał parę gońców. Okej, wymiany nie ma. Zastanawiam się, czy taki ruch F3 tutaj. Oczywiście skoczek na A6 nie stoi zbyt atrakcyjnie.
On mnie próbuje tak troszeczkę przytrzymać w tym momencie. Oczywiście ten skoczek jest broniony dobrze. Okej, niech ja jeszcze pomyślę, jakby tu można było to wszystko rozwinąć. Trzeba przyznać, że też dosyć sprytnie sobie tutaj poczynano. Jak wyjdę gońcem, on zagra F3, a tutaj ten goniec na H5 nie będzie stał za rewelacyjnie, no. Ale może tak trzeba. Tak się chce tym gońcem oczywiście wyjść szybko. Też goniec D7 chodzi mi po głowie, żeby wstawić wieżę. W ogóle może taki ruch, goniec E6. Jak on mi trzaśnie, zbije wieżą. Wprawdzie gońca oddam za skoczka. No ale wyprowadzenie, ale zaraz on zagra mi H5. No może zagrać H5. Takiego ruchu nie chcę za bardzo zagrać. Mogę sobie osłabić punkt G6. Oczywiście tutaj na razie nic nie grozi jakiegoś wielkiego. Może skoczek B4. Król B1. Zagramy skoczek B4. Niech ten skoczek idzie do akcji. Grożę takim ruchem prostym. No król B1 bez dwóch zdań. No i właśnie po król B1 może w ogóle zagrać goniec E6. Po wybiciu, wybicie, goniec C4 nie może. A, jest A3 jeszcze. Ok. Chyba tak. Chyba tak, no bo jeżeli wybije, ja wybiję, on tym skoczkiem na przykład ucieknie sobie na F5, to ja będę miał fajne wejście hetmanem na A2, będę straszył. A tutaj na E5 jest bronione. No, odejście na B3, spoko. Nikomu nie szkodzi chyba w tym momencie. No to teraz tak, hetman E6, hetman E4. Może hetman H skoczek C5, nie, tu nic nie grozi. Tutaj wrócę. Dobra. Hetman E4, straszymy. Będę straszył takim prostym zagraniem. F3. No, okej. Zdecydowanie tak. Hetman F5. Hetman F5 wygląda dziwnie, ale to tak zawsze do obrony troszeczkę ten hetman wraca. No dobra, H5 to jest ruch, który można było przewidzieć szybciutko. Teraz tak, jak zagram tutaj, mi wejdzie skoczek. Tego nie chcę. Ale z drugiej strony. A może tak w ogóle G5? Tak, G5. G5 zdecydowanie. Bo teraz tak, jak on odejdzie, grozi skoczek na D4. Ale. Może tak w ogóle, skoczek D4. Czy powrót skoczkiem i przerzut go gdzieś tutaj? Nie, bo goniec D3. Czy G5 było dobre? Sam już teraz nie wiem. Taki ruch zagra. Dobra. H6 wzmacniam G5, no bo skoczek wejdzie tutaj. Będę musiał uciec. Wieża E8. To goniec D7, żeby bronić wieży. Skoczek wejdzie, ja tu. A, okej, z tej strony sobie. W ogóle bardzo dziwnie gra. Znaczy, tak mi się to podoba. Chyba tutaj po prostu. Niech bije. Jeszcze inaczej. Bo tu nie mogę, bo tu. Dobra, tak. Oj, sporo taktyki się pojawia. Tak, to widziałem. Chyba tak muszę zagrać. Przytrzymać, on mi weźmie pionkę. Ja mogę odbić. On jeszcze będzie miał goniec D3. No właśnie. Goniec D3. Robi się gorąco. No robi się gorąco, no jakoś tak mi się to zaczynało średnio podobać to wszystko. Dobra, wprowadzę sobie wieżę na D8. A, ja tu podstawiam skoczek G5. No w ogóle amatorka z mojej strony. Kurczę, za prosto to podstawiłem, za prosto, za prosto.
Zdecydowanie. No dobra, Hetman E4. Tutaj się broni jeszcze. No, skoczek będzie musiał wrócić. To może jakiś F5 przywalę. Ale to co? Tak, zagram. On tu, ja tu i on tu. No tak, proste. Chce mi widełki zrobić. Niech będzie tak. Jak da szacha, to tu. W ogóle pozycja strasznie skomplikowana. What? A tutaj od razu zagrywa. Ajajaj. No właśnie. Co ja pograłem? Kompletnie źle. Może jeszcze zbiję tym. Hatuj tu. Ej, on mnie w ogóle ogrywa totalnie, nie? Dobra. O, dochciało mi się już grać tę partię. Kompletnie mnie rozwalił. Gość. Wieża E1. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Świetnie. Dam mu tę przyjemność zamatowania mnie gdzieś w centrum szachownicy. Czemu podstawił, to nie wiem, ale może zbić mi wieżę. Z kim ja w ogóle gram? No i tutaj chyba jest mat. Końca. Czy inny mat? A, B4, jaki ładny. Może rewanż. Partia niestety bardzo słaba. W sumie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Teraz jestem na totalnie złości sportowej, więc wybaczcie, jak będę mało tłumaczył. Po prostu będę grał bardzo szybko. Czasami może zamiast za dużo kombinować. A, zagram E4. Niech będzie coś ostrego. E6. Może niestandardowo skoczkiem na C3. Jeżeli D5, to skoczek F3. Skoczek F3. Okej. A może goniec D3. Tak, dla zmyłki. Ja bym tego w domu nie powtarzał oczywiście, ale przynajmniej w czterech ruchach mam wyprowadzone figury. No dobra, wybiję tutaj. Szybka roszada, szach. C4 może być. Dobra, tutaj szacha trzeba dać. Teraz przechodzimy do normalnej pozycji. I szybkie D4. H3, bardzo przydatne posunięcie, żeby nie było gońca na G4. No tutaj trzaśniemy. Jakiś goniec F4 niech będzie. Dobra, trzask, trzask. Widzę, że gość też chce grać szybko, proszę bardzo. Cyk, cyk. Nie ma sprawy. Możemy grać szybko. Skoczek, tutaj może wjazd. Zobaczymy. Ok, zagramy tak, bo jeżeli tu, to sobie pójdę na A4 kulturalnie. No, zagrał C4, ok. To i tak na A4 wskakuje. Wymiana. Ok, wybiję chyba tym w ogóle. Pionkiem od centrum tym razem. Zostawię mu izolowanego pionka. No, on ma parę gońców, no ale będę chciał bardzo szybko wymieniać. Aha, nie pozwalasz mi na to. Ok. Hetman D3. Gram prosto na pionka. Wstawię sobie za chwilę wieżę na D1. Będę tego pionka męczył na D5, mam nadzieję. Jak dają pionki, to będę brał. Nie będę się nawet zastanawiał. Dajesz pionka? Wezmę. Czemu nie? Wieża C2 w pożądalu. Okej, okay, no to teraz co? Tak? Będę tu atakował. Co on tutaj chce mi zrobić? A może skoczek D3? Wygląda bardzo dobrze. Skoczek D3 wygląda bardzo dobrze. Tu pilnuje, tu wszędzie pilnuje. Dlaczego by nie? Poza tym otwieram wieżę. Jak zagra gońcem, to będę mógł wymienić wieżę. Co czynię z wielką ochotą.
Teraz chyba tak. No chyba tak. No, nie ma co kombinować. A, tutaj nie może. Na szczęście już zauważyłem, bo jest szachem. Już bym podstawił, ale na szczęście się tutaj nic nie dzieje. Szybka akcja, szybka będzie akcja. Ale zostałem zjechany w tej pierwszej partii. Wiecie co? Nie wiem, takie mam wrażenie, pewnie wy też takie macie trochę wrażenie, że troszeczkę luzuję sobie w tym speedrunie 3-0. Jakoś tak za bardzo, no mógłbym się bardziej przyłożyć, wiem o tym. Dobra, zagramy tak z planem skoczek C6, bo jeżeli on wybije tu, to wchodzę skoczkiem na C6, ten hetman będzie miał bardzo ciasno. Zagram tak szybciutko, straszę tym. A jeżeli tak, to tak. Zauważył, tu mi atakuje. Muszę tak. A, taki ruch. D4. I mam w trąbę. Krzysztof, masz w trąbę. Dziękuję bardzo. Poczekajcie, czy tak? Nie wiem, tak może zadziała. A to mi bije tutaj. Hu, hu, hu. No naprawdę, jestem dzisiaj bardzo słabym szachistą. Mega słabym szachistą jestem dzisiaj. Aha! Jeszcze widzę opcję. Tak. Ale tu tracę. Bez sensu. No, niedzielny poranek i rozleniwiony poranek, niestety. No, przecież ja muszę wyjść z tego 2200 powyżej porządnie. No. Nie może tak być, że będę w ten sposób przegrywał partię. Dobra. Tu zbijemy, może zbiję, on wieża C5, tak. Mam figurę mniej. I nie zawaham się jej użyć. Gram na pułapki. Trudno. Może te dwa pionki jakąś karierę zrobią. Chwila, tutaj mogę. Chyba w ogóle mogę tak zagrać teraz. I odzyskać figurę. Ale chrzanić to idę pionkami. No bo jak zagrałbym tutaj, to no właśnie, on zagra tutaj. Dobra, niech będzie tak, bo jak zbiję to tutaj. Aha, tu. Będę żebrał o remis. A, teraz to mi już przeciwnik pozwala na więcej. Okej, okay, zachowam figury. Niech się męczy. Dobra. To co? Straszymy. Skoro na to pozwala, to mam na szczęście lufcik. Okej, okay, w ten sposób. No dobra, to odbieram mu trochę pól. Tu mnie atakuje, zgoda. To będę bronił. Oczywiście, on może mi zbić teraz pionka za figurę, odzyskać i uzyskać totalnie remisową pozycję. Ale znając ludzką psychikę, on tak nie zrobi. Idę B6. Okej? Okay. Tak? No, jak mi da tutaj pograć pionkami, no to będzie miał problemy. A, spoko. Taki wy... Ojejku, co ja zrobiłem? Przecież on może mi po prostu zbić, no. Dobra, przegrana. Mam nauczkę. No niestety, mam nauczkę. No, jak pozwoli mi wszystko powymieniać, to też będzie dobrze. Niestety ruch jest zły dla mnie. Spróbuję tak, tak i tak jeszcze wymienić jednego pionka. Może będzie chciał mnie matować gońcem i skoczkiem. Chociaż tutaj jest wejście, tutaj jest wejście. Tak. Aha, on może zagrać tak. Ja mogę tutaj, w sumie. No dobra, zobaczymy. Jasne, że to jest wygrana czarnych. Oczywiście, że tak. Pograłem jak środka. W ogóle bez żadnego myślenia. Ja może zastosuję sobie jedną partię taką bez w ogóle komentarza. No, wymieniam. Aha, zbiję królem.
i stoję w cugcwangu. No to pięknie. Ok, jak zagrasz pionkiem, to ci wybije tego pionka. I matuj mnie gońcym i skoczkiem. Ok, tak, może tu, tu. A, będzie blisko mnie. No tak, on ma już mnie w potrzasku tutaj. Ma mnie w potrzasku. Pięknie, kolejne porażki. Kolejne porażki. No tutaj niestety mnie już przyblokował. No ale niech jeszcze się wykaże. A, ma na to mnóstwo posunięć oczywiście. Dajmy mu tę przyjemność. W sumie to chyba nigdy nikt mnie nie zamatował gońcym i skoczkiem, bo nie dałem mu takiej okazji. Poza tym było bardzo mało okazji w tego typu przypadkach. No widzicie, moi drodzy, to pewnie jest też nauka dla mnie, dla was mam nadzieję też, że nie można grać szybko po porażce, tylko najlepiej odciąć się. Odciąć się kompletnie od tamtej partii. Oczywiście to jest, to się bardzo łatwo mówi. Zakładam, że trzeba nad tym pracować. Okej. No próbuj mnie matować, proszę. No, ja tam się nie muszę tutaj stresować niczym. Coś on chyba tutaj... Nie idzie mu chyba dobrze to matowanie, ale tu mnie nie przepuszcza, tu mnie nie przepuszcza. No, właśnie. Matowanie już powinno być proste dla niego. Jakiś taki ruch. Już jest blisko. Tak, nawet. Cokolwiek. Skoczek i mat gońca. No okej. Okay. Gratulacje. Masz szczęście, że byłem na małym szachowym tilcie. No dobra, szukamy sobie kolejnego przeciwnika. Mamy. Dobra, jedziemy. Nauczka nauczką. Ale mimo wszystko będę tutaj próbował przeciwnika poszukiwać. I zagrać ostro. Do centrum jedziemy. Wyprowadzamy figury. No dobra. Jak dają, to biorę. Skoczek E2 może. Ok, niech będzie G3. Bronimy pionka. No dobra. Roszada. Skoczek G4, to go tam F3 poczęstuje, a jak zrobi roszadę, to zbije mu skoczka. Prawdopodobnie. Niech i tak będzie. Będzie tutaj. Skoczek D5, to mu trzasnę tego skoczka. No dobrze, panie kolego, chcę zrobić długą roszadę, tak? Okej, okay, takie są twoje plany. No goniec E3. No jak wejdziesz, tutaj zbierz. Dobrze, ja wiem, to nie są moje pozycje. Gram je za szybko znowu. No tak, niczego się nie nauczyłem z poprzedniej partii. No ale to tak działa niestety. A4, idę na maksa na niego. Po prostu potrzebuję szybkiego zwycięstwa. No, czy to będzie poprawne, czy niepoprawne, to już jeden grzyb. Po prostu dzisiaj taki mega szalony speedrun. W ogóle... tamtą pozycję, to ja nie wiem, jak ja mogłem sobie... No tutaj jak wymienić, spoko. Wejdziemy tam, chcę mu rozbić skrzydło. Pewnie A6 będzie, powinno być. Dokładnie tak. Zastanawiam się, czy tutaj nie zagrać. Wejdzie tak za chwilę. A, skoczek tędy, tędy. Będę próbował tam jakoś wejść, może w ten sposób.
No właśnie, dlaczego by nie? Goniec F4, bo będzie G5, to trzeba to pilnować, skoczek niech sobie stoi, szybciutko tak i tak. A może jakaś sztuczka typu wieża C3, bić na D5, zobaczymy. No dobra, jest tak, pewnie będzie H4. Ale H4 to F3. O właśnie, F3, pojawiła się opcja, żeby zdobyć figurę. No to będę chciał ją zdobyć. Gość chyba też tutaj troszeczkę poleciał zbyt mocno. F3. Tutaj, no może być trochę niebezpiecznie, ale tak w sumie, żeby pionka skosić. Okej. No bije. No jeden szach, ja zagram wieżą na C1, żeby tam mieć jakąś opcję. Aha, tutaj jest jeszcze. A to ciekawe w sumie. Ciekawe i chyba dobre nawet. No zagram tak, żeby spróbować wymienić gońca. Aha, goniec na H4. No skapuściłem znowu, no. Ale chwila, no mam figurę więcej, więc... Aha, nie chciał. Bronię. Czy ja dostanę mata? Chyba nie. Bo uciekam. Teraz grożę takim ruchem i już będzie po problemach. Chyba, że on tak zagra. No może to wtedy tutaj i co? I w sumie nie za wiele będzie dobrego w tej sytuacji. Słuchajcie, no nie mogę przegrać trzech partii w jednym odcinku, no to by był wstyd na całego, co nie? A, mam nadzieję, że mi wybaczycie w dzisiejszym odcinku za tą taką grę troszeczkę bardziej na luzie, bardziej szybką, bardziej nieprzemyślaną. No, tak to trzeba nazwać. No, goniec H4. Na jego miejscu bym tak zagrał i się nawet nie zastanawiał długo, bo to chyba jedyne posunięcie, które działa. Więc H4 nawet jak tak, bicie, on mi, ja zagram król G2, sorry, on mi zbije tu, ja tu, on tu, on tu, 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 może nie przegram, ale, no ale, ale też chyba nie wygram. No gość myśli, słusznie, w przeciwieństwie do mnie, zdecydowanie trzeba myśleć. Co, mój drogi przyjacielu, chcesz teraz uczynić? No kombinuję, jak mi tu mata wlepić. Może taki ruch jest w ogóle dobry? No tak sobie zauważyłem, że tak i tak, ale na szczęście mam taki ruch, ale jest koniec E3. Bardzo dużo taktyki się pojawia. No właśnie, bardzo dużo taktyki się tutaj pojawia. Jest to niezwykle ciekawe. No dobra, nawet mi się nie chce analizować. Zobaczymy, jaki on ruch wykona i po tym ruchu będę analizował szybciutko. Można się tutaj naprawdę zaplątać. No ale jak już cztery figury są przy królu, to raczej zwiastują kłopoty. Ach, niedzielna forma. O, to nie był dobry ruch. Szach. Jeszcze jest takie posunięcie. Jak tu. Aha, tu i tu mi bije wieża. Chwila, tu muszę zagrać. Tu, a to tak samo.
Ale nie, nie tracę tak samo. Czekajcie, tu. 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 Chwila. Tu. 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 Muszę tak, on mi z szachem zbije. Ja tu, on tu. Ajajaj. Szkoda, że król nie może zbić wieży. Może w ogóle tak? Nie, bez sensu. To nie, nie zagrał chyba jednak źle. Ja zagrałem jak ostatnia pierdoła. Tak, jesteśmy w takim momencie, że zaczynam myśleć, że mam przegraną pozycję. No ale chyba tak, muszę zagrać tu, tu, tu. On mi zbije wieżę, ja zbiję pionka tu. No to chyba jedyna szansa, żeby cokolwiek uzyskać, bo zagram e6, będę groził jakimiś tutaj młynkami, więc mam nadzieję, że uda się przeciwnika oszukać w tej sytuacji. Dobra, tak. On mi zbija wieżę, zdecydowanie. Na szczęście goniec broni E1, skoczek broni G1, więc to się trzyma. No i za chwilę zbijam chyba na F7. Potem E6. Dobra, F7 i E6. W zanadrzu jest. Też król F3, jakby co. Jakość mniej. Co teraz? Co teraz mi tutaj zrobisz, drogi przeciwniku? Masz 3 minuty. Mam nadzieję, że się nie wyrobisz w kalkulacjach swoich. Tak? No, nie życzę mu źle, ale to jest rywalizacja, więc na szachownicy nie ma zmiłuj się. I zresztą to widać po jego grze, że wybrnął w jakimś stopniu. Możliwe, że można było zagrać lepiej. Zawsze można było. Zawsze można zagrać lepiej. Jak zagram tak, to mi da mi szacha. Jakby miał dwie jakości mniej. No właśnie. No niestety nie wygląda to za dobrze. Jak grać, jak żyć, jak się tutaj rozwiązywać? Ciężka sprawa, panie Zielonka. Może tak w ogóle spróbować. On tutaj na tego pionka pójdzie. I co wtedy? Dobra, gonię gońca. Nie wiem, zagram ruch prymitywny, wieża F3. Nie mam pomysłu żadnego. Niech ten goniec stąd ucieka. Zobaczymy, co dalej. Nie wiem, nie mam pojęcia, co tutaj grać. Jakoś te figury trzeba próbować ustawić. No może będę próbować coś grać na czas. A co tam? Jak nie można wygrać normalnie, to trzeba grać na flagę. Goniec będzie chciał mi zbić pionka. Słusznie zresztą. Okej, no dobra, dobra. Orety. Kompletnie nie mam pomysłu. Kompletnie nie mam pomysłu. Żadnego. Żadnego pomysłu, Krzysztof, nie masz. Nie wiem, może tak, nie wiem, może tak, już też mi się odechciewa. Jakby się udało tego pionka doprowadzić, to byłoby super. Zdecydowanie nie powtarzajcie moich błędów, słuchajcie, z tej partii. Czyli nie grać za szybko, chłodna głowa. Skoczek G3 z planem, skoczek F5. Dobra, tutaj wieża, niech będzie na G3, na B3. Ucz się pól, Krzysztofie. Skoczek na F5 i opcja skoczek D6 i będę też tutaj mógł uderzać na B7. Dlaczego by nie? Goniec zafrunął. Dobra, no muszę wybić. Będę tańczył skoczkiem. Podciągnę pionka, podciągnę króla. No, tak jak już bym tu stał królem i pionkiem. Najpierw król. Najpierw król. No właśnie, kurczę, będzie mnie męczył. Skubany. Skubaniutki będzie mnie straszył.
strasznie męczył. No dobra, przyjmijmy pozycję bardziej defensywną. Moja wieża jest super na B3 aktywna. Jest tak aktywna, że aż trzeba jej przyklaskać. Będę bronić. Co, wieża F4? Tak. O red. On gra dobrze. Tak. Potem tu. Nie wiem. Dobra, jak coś, to bij mi tego skoczka, no. Na twoim miejscu bym go zbił. No i on zbił, no i słusznie. Tu groził. On ma minutę. Już gość wie, że przyspieszyłem. Słusznie, słusznie, słusznie. Bardzo ładnie gra. Dobrze realizuje tę przewagę. Czyżbym go złapał? Chyba go złapałem. Bo tego pionka wezmę. Znaczy złapałem go na to, że będę mu utrudniał jeszcze wygrywanie. Bo tego pionka chapnąłem. O, teraz to już w ogóle może będzie jakaś szansa. Musi wrócić. Czekajcie, tutaj, tutaj, to on tu i wygrywa. Dajmy szacha, ma 20 sekund. Remis? Spróbuję go wyczasować. Wpuszczam go tu, co? Już on panikuje. Panikuje, bo już ma mało czasu. Stawił, spoko. Taka gra. Czy to jest pad? A, myślcie sobie proszę co chcecie. Nieistotne. Szukam sobie kolejnej partii. To jest wykorzystanie też tego internetu. No, grasz na 10 minut bez dodawanego czasu, no to
to masz szansę wygrać na czas, no. Oczywiście, jeżeli by mi zaproponował remis, nawet mam sekundę na zegarze, to bym go przyjął. Ale nie można tego powtarzać w domu. Takie moje gry, słuchajcie. Nie można, po prostu nie można. Jest kolejna partia. To lecimy z D4, agresywnym. Z agresywnym D4. Skoczek F6, jest D5. Dobra, D5 za szybko chyba. Oczywiście można przejść do Greenfelda, jak najbardziej. O, jak dają pionki. Jak dają pionki, to ja je biorę. Skoczek F3. Pewnie jakieś E5, coś takiego, no. No dobra, co, tak mam grać? To tak zagram. Okej. Czy to jest jakaś przegrana? Chyba nie, z pionek więcej. No dobra, skoczek G4, wiadomo. Wracam królem na E1, bronię tutaj. Goniec C5, E3. No ale pionek więcej. Czy on coś tutaj uzyskał? Nie wiem. Nie wydaje mi się. A3, żeby zagrać B4. Końca wyprowadzić. B4. No tak. Aha, gonica F6 tu będzie groziło, albo tu. Słusznie. Para gońców z jego strony. No dobrze, jak tak, to tak. Przepycham. Okej. Okay. Tak. Czy on w ogóle widzi takie opcje? What? Zaskoczę go teraz. Nie mogę zrobić roszady długiej. Sam siebie zaskoczyłem. Dobra. Dobra, chwila, Krzysztof, przemyśl sobie sprawę, bo teraz tak, jak zbiję tutaj, on mi zagra tak, czy tak, podwójny szach. Nie mogę zbić. F3, no nie mogę, chyba muszę tutaj trzasnąć, tak. Tak, muszę trzasnąć. On trzaśnie, końcem. Bierze A2. Są wjazdy, okej. Okay. Nie mogę teraz tak? Już cierpieć to za coś. Ja nie wiem, ja tu nic nie widzę. Nie wiem, biorę tego gońca. No szach tu. Aha, mata dostaje. Znaczy nie dostaje, bo mogę tak zagrać. I tak muszę. Bo jak zagram tu, to zostaje wieżu na C1 mata. Dlatego tak muszę. Niewiarygodne. Co tutaj się dzieje? Ale no może to nie jest przegrana, no. Tak, jakieś szachy będą istniały. Tutaj, tutaj. Chyba tak muszę zagrać. Bo po szachu będę miał F4, chodzi o obronę. No wiem, że będziesz mnie tutaj męczył po prostu jak psiaka teraz. O red, najgorsze jest to, że nawet nie mam chyba jakiejś ciekawej obrony. Jak, a tu nie może, dobra. A nie, no to chyba teraz się jakoś rozwiązuje. Czy nie? Chyba tak. Chyba nie. Nie, no po prostu masakra. Jakaś, po prostu nic nie widzę kompletnie. Przegrywam figurę, no gram tu, no wierzą tutaj, no po prostu jak amatorka totalna. Dobra, daj mi pięknego mata. A nie, jeszcze nie możesz. O, red. No, już dałeś mi tak, mata tutaj. Dobra. Dziękuję, podziękował bardzo za grę. Speedrun 3-0 uważam za zakończony. Po prostu dzisiaj powinienem dostać 4-0. Nie, no żartuję, nie zakończyłem speedruna 3-0. Ale to jest chyba jeden z najgorszych odcinków, jakie dzisiaj obejrzeliście. Tylko sobie zerknę się z czystej ciekawości. Jak ja to pograłem tragicznie. E3 tutaj. A3, okej, ruszada. Czy on ma naprawdę ma taką sporą inicjatywę po tym?
Jakieś trzeba wymuszać rzeczy typu F4, okej. A4 to chyba już lipa. Dobra, dziękuję bardzo. Partia przegrana. Nie wiem, co mam powiedzieć. No, moi drodzy, możecie mnie dzisiaj zjechać w komentarzach. Jestem na to przygotowany. Pozdrawiam was serdecznie, ale odcinek i tak wrzucę. Do zobaczenia, cześć.